Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z naszą Agnieszką. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam. Mówię naszą Agnieszką, ponieważ to już jest kolejne spotkanie. Agnieszka Augustyniak jest dietetykiem klinicznym i dzisiaj będziemy rozmawiać na taki, no chyba też szeroko znaczeniowy temat, który wydaje się być poniekąd taką trochę chorobą cywilizacyjną. Mianowicie alergie pokarmowe. Agnieszko, co to są alergie pokarmowe? Alergie pokarmowe jest to taka niespecyficzna, nieprawidłowa reakcja naszego organizmu na produkty, które trafiły do przewodu pokarmowego, do żołądka, do jelit. Skąd się bierze wrażliwość na alergeny i czy to się na przestrzeni rozwoju cywilizacji zmienia, czy nie? Skąd to się wzięło i czy to się zmienia? Teraz się określa, że średnio 2% populacji ludzkiej zmaga się z alergią pokarmową. Zawsze większe prawdopodobieństwo do wystąpienia alergii jest wówczas, kiedy któryś z naszych rodziców zmaga się z taką alergią. Też tutaj takie obserwacje, nawet wśród znajomych osób, pokazują mi, że jeżeli dziecko ma jakieś alergie bądź nietolerancje pokarmowe, a rodzice tego do tej pory u siebie nie obserwowali, to po głębszych testach wśród rodziców okazuje się, że często mama też się z tym zmaga, tylko nigdy tego aż tak silnie nie odczuwała. Generalnie za przyczyny powstawania alergii pokarmowych uważa się, że tak pospołu odpowiadają czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Czyli tak jak wspomniałam, oczywiście, jeżeli któryś z naszych rodziców albo nie daj Boże oboje mają alergię, no to jest 80% szans, że dziecko również będzie alergikiem, jeśli chodzi o alergie pokarmowe. Natomiast jeśli chodzi o te warunki środowiskowe, to trochę zbyt duża higienizacja środowiska naszego otoczenia też może sprzyjać temu, aby te alergie pokarmowe się rozwinęły, z tego względu, że tak jak rozmawialiśmy o SIBO, o przyczynach powstawania SIBO, środki czystości różnego typu, czy to w kuchni, czy w łazience, czy tak stosowane na co dzień, ciągłe dezynfekcje rąk i tym podobne rzeczy, no, sprzyjają temu, żeby dobre bakterie w naszych jelitach były w mniejszych ilościach bądź często w niedoborowych, to te niedobre bakterie są w wyższym stopniu w naszym przewodzie pokarmowym. A stare porzekadło, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, ma też odzwierciedlenie właśnie w alergiach. Badania pokazują, że dzieci z obszarów wiejskich rzadziej zapadają na alergie pokarmowe niż dzieci z obszarów miejskich, chociaż najnowsze badania gdzieś troszeczkę nam zafałszowują te wyniki, z tego względu, że wiele osób wychowanych czy wykształconych w dużych miastach, jednak żeby się osiedlić, to ciągnie do tych mniejszych miejscowości. I kiedy robi się takie badania pod kątem tych alergii i bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie czynnik miejsca zamieszkania, no to może być ten wynik po prostu zafałszowany, tak? Czyli nagle się okazuje, ojej, dzieci w obszarach wiejskich już prawie tak samo często mają alergię jak w obszarach miejskich, a tak naprawdę no to jest kwestia tego, że się przeprowadzili. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, jako dziecko to się piło wodę z kałuży, to się ściany z wapna lizało, w jakiś sposób to tak. Piasek łyżką jadł. Tak, więc rozumiem, że tego typu zachowania u dzieci wpływały na podniesioną odporność, tak? Tak, jak najbardziej. Ja tutaj też ze swojego podwórka miałam ostatnio sąsiadkę, która ma taką okołoroczną córeczkę. Ona się potknęła, wpadła tak łapkami prosto w chodnik, tam z piachem, z błotem, po czym stała i sobie tak i mama zaczęła się śmiać. Baza wirusów została zaktualizowana. No dokładnie tak. W związku z tym, że mamy tą wysoką higienizację i to w jaki sposób się cały czas
no chyba rozwija, no bo z przyczyn pandemicznych i nie tylko dbamy o tą higienę. Kiedy są pierwsze kroki w diagnozowaniu właśnie alergii pokarmowej? Kiedy następują te pierwsze objawy? Pierwsze objawy mogą nastąpić już w okresie noworodkowym i wtedy najczęstszą przyczyną jest tak zwana skaza białkowa, czyli dziecko w wyniku przyjmowania mleka od mamy ma reakcje alergiczne, najczęściej z jednej strony jelitowe, ale z drugiej strony też skórne. Częste wysypki, powstawanie różnych egzem, plam na ciele. Dziecko jest bardziej też niespokojne. I też mam tutaj przykłady mam, które bardzo się starały, aby ich dieta była jak najczystsza, jak najmniej miała różnego typu alergenów, tak żeby to mleko było najwyższej jakości. No i przypadki były różne, od takich skrajnych, że gdzie mama po ciąży już w pierwszym miesiącu znacznie, znacznie mniej ważyła niż przed ciążą, ponieważ tak bardzo się starała, a efekty dla dziecka nie były do końca takie korzystne. Już robiła tyle eliminacji, że naprawdę żal mi jej było, bo widać było, że naprawdę robi wszystko, co może, żeby dziecku pomóc. No i to, co w tym momencie najbardziej się sprawdziło, to po prostu przestawienie dziecka na mleko modyfikowane, takie typowo dla alergików, które tych białek mleka krowiego w sobie nie posiadało, ani takich białek typowych alergenów. I wreszcie jakby problem się zakończył. No i oczywiście kolejny etap to było rozszerzanie diety samego maluszka, gdzie też było to pewnym wyzwaniem. Natomiast naprawdę mama po prostu na medal wszystko, co mogła, to robiła, słuchała wszystkich zaleceń, także super mama naprawdę. I no wiem, że pewnie dużo dul czy innych pań od laktacji pewnie by chciało teraz mi pogrozić palcem za to, co powiem, ale jeżeli tak się zdarza, to nie wiem, czy jest sens torturować mamę i dziecko, czy nie lepiej po prostu tak rozsądnie podejść do tego i szybciej przejść na to mleko modyfikowane. Natomiast oczywiście, jeśli mama ma świetną laktację, to są różne banki mleka, gdzie można przekazać wówczas to, czym natura ją obdarzyła, żeby mogły inne dzieci na tym skorzystać. Niekoniecznie akurat jej dziecko w chwili obecnej byłoby w stanie. I to, jeśli chodzi później o rozszerzanie diety, to takie najczęstsze przyczyny alergii pokarmowych to są jajka i mleko krowie. Oczywiście, jeżeli w genach gdzieś już mamy wdrukowane nietolerancje na inne pokarmy, to będzie to dla nas widoczne. Kolejną sprawą jest celiakia, czyli choroba powodująca, że my nie tolerujemy glutenu, więc to też będzie dość szybko do rozpoznania w momencie, kiedy dziecko generalnie może mieć niedowagę, za to ma duży brzuszek. Dla mnie zawsze było takie skojarzenie z tymi spotami z UNICEF-u, gdzie są dzieci niedożywione w Afryce, więc oczywiście to aż do takich ekstremalnych sytuacji zwykle nie dochodzi, natomiast no, tak możemy sobie skojarzyć sylwetkę dziecka, że idzie w tą stronę. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to najczęściej z alergii pokarmowych zmagamy się z orzechami, w szczególności orzechy ziemne. Z owocami morza, krewetki i inne tego typu rzeczy. Natomiast co też tak można zauważyć i to badania pokazują, super, że możemy korzystać w chwili obecnej ze wszystkich produktów świata, bo wszystko do nas prawie dojeżdża, tak? Są zamrażarki, jest to dojrzewanie owoców na statkach i tym podobne. Natomiast nie do końca jest to dla nas słuszne, dla naszego układu immunologicznego, że stosujemy dietę taką bardzo egzotyczną, czyli że właśnie staramy się wprowadzać aż tak dużo produktów, które nie są dla nas rodzime, bo to zawsze zwiększa ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej, to raz, a dwa, produkty, których wcześniej na naszych terenach się nie spożywało, a teraz nagle są w dużych ilościach, ponieważ dla przemysłu są wygodne do stosowania, na przykład
kukurydza czy soja, też mogą nas wtórnie uczulić. Czyli my generalnie nie rodzimy się z jakimś problemem genetycznym pod względem alergii na soję, ale w związku z tym, że nagle ona się pojawiała w postaci mleka sojowego, różnych mączek, wędlinach, w gotowych produktach, to osoby o bardziej wrażliwym organizmie mogą zacząć nieprawidłowo właśnie reagować na produkty zawierające soję. Czy te objawy alergiczne mogą również zależeć od diety, jaką kobieta w ciąży przechodzi? Niektóre badania pokazują, że tak, że ten okres okołopłodowy, okołoporodowy też może mieć znaczenie. Aczkolwiek to jest, myślę, też taka troszeczkę loteria jednak, jeśli chodzi o problemy pokarmowe, z tego względu, że znam mamę i córkę, gdzie mama całą ciążę starała się nie jeść słodyczy, które w ogóle kochała czekoladę, unikała tego, żeby właśnie i orzechów, żeby dziecko się nie uwrażliwiło, nie miało na to alergii, a w chwili obecnej wiemy, że no, jest ośmiolatką, która czekolady zjeść nie może, bo ma alergię na tą czekoladę, więc no, jakby przeczyłoby jedno drugiemu. Kiedy ja byłam w ciąży, to znajoma pielęgniarka mi powiedziała, że tylko pamiętaj, jedz wszystko, co się da, ponieważ jeżeli ty przyzwyczaisz już swoje dziecko w życiu płodowym do różnego typu alergenów, to później tych alergii mieć nie powinno. Czyli oczywiście mówimy tutaj o takiej zdrowej diecie dla mamy ciężarnej. Żadne tam ekstremalne zjawiska, aczkolwiek no, teraz znowu z tą czekoladą. Ja, żeby nie mieć poranne mgnłości podczas spaceru porannego z psem, a to codziennie było moim obowiązkiem, jakby, musiałam zjeść jedną kostkę czekolady i to słodkiej, albo jakiejś słodkiej czekoladowej praliny, bo tylko to łagodziło mi mgłości poranne. Jeśli ja tego nie zrobiłam, to bałam się. Na spacerze było niefajnie po prostu. A w chwili obecnej moje dziecko wcale za tą czekoladą nie przepada. No, jeśli bym miała do wyboru cały talerz słodkości różnistych, to czekolada to będzie gdzieś tam na samym końcu, albo może trochę po. I powiem, nie, to jest niedobre, mama, ja tego nie chcę. Więc no, dla mnie loteria totalna, tak? Co tu może się stać w tym okresie? Natomiast oczywiście absolutnie mamy dowody z zakresu nutrigenomiki, która mówi nam o tym, że niedobory pewnych składników odżywczych czy nadmiary jakichś substancji spożywane w ciąży będą miały wpływ na to, po pierwsze, jakie będą preferencje żywieniowe przyszłego potomka oraz na jakie choroby będzie w przyszłości narażony. To już wiemy, tak, że to w ten sposób działa, ponieważ nasze żywienie mamy wpływa na dynamikę genetyczną płodu. I tak po prostu jest. Czy można tego się nabawić albo nabyć już w okresie na przykład, nie wiem, dojrzewania nastoletniego życia czy dorosłego? Tak jak wspomniałam, może być coś takiego jak alergia wtórna, bądź nietolerancja pokarmowa, i to też tutaj powinniśmy sobie rozdzielić, czym jest alergia, a czym jest nietolerancja. Alergia jest wtedy, kiedy nasze ciało wytwarza zbyt dużo komórek układu odpornościowego w konsekwencji tego, że zjedliśmy na przykład pomidora i się bardzo na tego pomidora, tam białka tego pomidora rzucają. Natomiast nietolerancje pokarmowe polegają na tym, że nasze ciało wytwarza za mało enzymów, które rozkłada daną substancję. Czyli na przykład mamy nietolerancję na laktozę, nietolerancję laktozy, dlatego że nasze ciało wytwarza za mało enzymu, który rozkłada laktozę na dwie cząsteczki, czyli laktazy. Podobna sytuacja może być z fruktozą, czyli wtedy możemy mieć większe problemy czy reakcje organizmu, i to zazwyczaj są gastryczne. O, co jeszcze jest ważne? Zazwyczaj to są reakcje gastryczne. Po spożyciu miodu, owoców takich o dużej zawartości fruktozy, jak na przykład jabłka, suszone owoce, brzoskwinie czy melony przykładowo. Jest jeszcze trzecia taka typowa nietolerancja pokarmowa, a mianowicie nietolerancja histaminy. I to jest już dla dietetyka trochę więcej pracy, przekładanie jadłospisów, ponieważ
na wyrzut tej histaminy może wpływać bardzo wiele produktów i lista jest po prostu przeogromna, poczynając od wędzonych ryb przez pleśniowe sery, po wino, czyli na uczelni zawsze się śmieli, że chcesz wywołać u kogoś alergię, jest problem z histaminą, to zrób mu wieczór z winem, z deską serów i dorzuć coś jeszcze ekstra. I na przykład właśnie winogrona czy suszone rodzynki. Natomiast już też co jest fajne, bo tego nie było przez wiele lat, ale już możemy zakupić leki czy suplementy diety, które ten enzym DAO, który pomaga nam w utylizacji histaminy i usuwania jej z naszego ciała, już możemy na rynku dostać i to jest świetne, bo to bardzo ułatwia życie pacjentowi, bo tak jak wspomniałam, wyrzut tej histaminy może być po bardzo długiej liście produktów i wtedy się okazuje, że pacjent też je skromnie i je monotonnie, niestety. Chciałbym zapytać Ciebie o alergię pokarmową, a nie tolerancję pokarmową. Jaka jest różnica i na czym ta różnica polega? Alergia może dawać objawy dość szybkie. Też zależy, jaki to jest typ alergii. O, może jeszcze też powiedzmy o tym. No, mamy alergie te szybkie IgE zależne i one dają objawy, tak jak oglądamy w filmach, że ktoś zjadł batonik z orzeszkami i puchnie. Tak? To jest ta szybka alergia. I mamy alergie te późne, czyli IgG zależne i mogą dać nam objawy nawet 72 godziny od spożycia, czyli w ogóle możemy nie kojarzyć skąd to się wzięło. Natomiast, czyli tu mamy czynniki bardziej takie powiedzmy genetyczne, natomiast nietolerancje pokarmowe wynikają z braku enzymów, które rozkładają nam, znaczy, tak, z braku enzymów, które rozkładają nam cząsteczki pokarmu. Jeżeli chodzi o najnowsze leczenia, czy to się na przestrzeni lat, że tak powiem, rozwija no, technologicznie jak nasza cywilizacja? Czy są różnice między tym, jak się leczyło to kiedyś, a jak się leczy teraz? Kiedyś duże znaczenie miały przede wszystkim leki antyhistaminowe, tak? Leki przeciwalergiczne i nadal to funkcjonuje. Natomiast dużo bardziej się rozwinęliśmy w kontekście diety. Dużo bardziej rozwinęliśmy się w kierunku zaleceń dietetycznych i protokołu postępowania w alergii. Kiedyś zalecane było, aby dietę tak wyzerować totalnie, nawet przeprowadzić 1-2 dni głodówki o wodzie albo o kroplówkach, a następnie wprowadzało się przez tydzień na przykład tylko produkty zbożowe, następnie po tygodniu dodawaliśmy produkty mleczne albo produkty białkowe, potem dopiero gdzieś owoce, potem gdzieś warzywa. W chwili obecnej już ten protokół jest nieco krótszy, dzięki temu, że możemy wprowadzić po pierwsze dietę eliminacyjną. I teraz dieta eliminacyjna, czyli eliminacja produktów, na które jesteśmy uczuleni, to jest najprostsza rzecz w kontekście alergii IgE zależnych, czyli tych, które dają nam objawy szybkie. Niektórzy lekarze zalecają też, żeby przy okazji uważać na alergeny krzyżowe. A alergeny krzyżowe to są takie pokarmy, które zawierają w sobie cząsteczki białka podobne do białka, które występuje w tym wyjściowym produkcie, który nas uczula. W kontekście alergii IgG zależnych, czyli tych opóźnionych, co pokazują się dopiero po 72 godzinach od spożycia, i to też możemy w ogóle nie skojarzyć, bo to może być coś, co jemy codziennie, tak? A dopiero po 2-3 dniach ja widzę, że mam problem typu biegunka, typu zaparcia, jakieś dziwne bóle migrenowe głowy, nie wiadomo skąd, bo w sumie dobre ciśnienie, wyspała mi się, piję odpowiednią ilość wody, no to skąd to się wzięło, no coś się dzieje. Mogą pojawiać się problemy skórne typu właśnie wysypki, jakieś egzemy. I to, na co ja też pacjentom zwracam uwagę, to wzrost masy ciała, czyli jeżeli w tym czasie masa ciała wzrośnie nam o więcej niż 0,5 kg, to znaczy, że to się zatrzymała woda. I to też jest objaw tej nadmiernej reakcji układu immunologicznego na pokarm, który spożyliśmy. I wówczas najlepsza jest dieta tak zwana eliminacyjno-rotacyjna. I teraz dlaczego tu jeszcze tą rotację wprowadzamy? Czyli
Eliminujemy pokarmy, na które w badaniu krwi wyszło, że jest alergia IgG zależna. Eliminujemy wszystkie produkty krzyżowe. Dodatkowo dieta powinna być bez laktozy i bez glutenu, czyli już mocno jest eliminacyjna. No i co? I na koniec się okazuje, że mamy 20 pokarmów, które pacjent może jeść, przykładowo, tak? I teraz, gdyby mu po prostu dać listę, to jest 20 pokarmów, które masz jeść teraz przez na przykład 6 tygodni, żeby twój układ immunologiczny się uspokoił, wyzerował, bo potem będziemy dietę rozszerzać, no to przez te 6 tygodni pacjent może codziennie jeść te 20 pokarmów, bo tylko je może spożywać, i więc je będzie kupował i z nich będzie korzystał. No jaka będzie wtedy konsekwencja? Będzie to alergia wtórna, czyli znowu to, co sobie już raz powiedzieliśmy. Jeżeli nagle czegoś zaczynam jeść dużo, czego wcześniej nie jadłam w ogóle albo jadłam sporadycznie, to mój układ odpornościowy też może stwierdzić, co się dzieje, nie? To jest dla mnie nienormalne. Ja muszę nagle tyle tego białka przerobić. To jest coś nieprawidłowego. Dlatego ta rotacja wówczas polega na tym, że tworzymy sobie plan żywieniowy czterodniowy. To, co pojawia się w dniu pierwszym, nie pojawia się w dniu drugim, trzecim i czwartym. Tak, żeby właśnie zrobić ten odstęp 3 dni, żeby nie było alergii wtórnej. Dla ułatwienia polecamy, żeby pacjenci na jeden posiłek wybrali 3 główne produkty, bo wtedy no, z tej puli 20 łatwiej utworzyć taki jadłospis, na przykład na 3-5 posiłków dziennie. I ja lubię robić to w ten sposób, że tworzę sobie tabelkę i mówię, dobra, to pod względem produktów białkowych i zbożowych, ten dzień na przykład jest dniem gryki i drobiu, ten dzień jest dniem kaszy jaglanej i ryby. Miejmy nadzieję, że nie ma alergii na rybę. Ten na przykład jest dniem ziemniaków i wołowiny, a ten dzień jest dniem ryżu i wieprzowiny, tak? Przykładowo. No i pacjent wie, że okej, tego dnia mogę zjeść ryż, wafle ryżowe, makaron ryżowy, czy już mam urozmaicenie na 3 posiłki. Tego dnia mogę zjeść właśnie jakąś dobrą wędlinę wieprzową, mogę zrobić sobie schab, mogę jakieś, nie wiem, czy bitki się to robi, bitki przykładowo, tak, czy jakiekolwiek inne danie, albo zupę, która będzie zawierała konkretnie 2 warzywa albo 1 warzywo i plus to mięso, tak? Więc no, jest to trudne, ale pacjenci dają radę i też tutaj duża podpowiedź z mojej strony zawsze polega na tym, że mówię to ugotuj dużo więcej, żebyś nie musiał gotować ciągle codziennie czegoś innego. Zamroź albo powekuj, opisz sobie, że to jest dzień pierwszy, drugi bądź trzeci bądź czwarty. Kiedy zmieniasz jeden dzień na drugi, to już masz coś podszykowane. Tak, już nie musisz codziennie gotować tego samego. Czyli rozumiem, że tak jak ustalasz dietę na każdy dzień inną, mieszanie tych pokarmów może nie być pomocne, tak? I to wtedy. Mieszanie między dniami, tak? Czyli jak sobie ustalamy, że jednego dnia jest jedna grupa pokarmów, to kolejne 3 dni się ta grupa pokarmów nie powiela. A takie największe wyzwania, bo ja bym chciał nawiązać do tego, czego nie jesteś zwolenniczką, czyli do takiego ograniczania się w jedzeniu, wręcz głodówek. Czy w Twoich zaleceniach występują takie ograniczenia pod względem ilości tych pokarmów? Nie, nie. Ja, tak jak wiesz, zwolenniczką głodówek nie jestem, tylko w jednym typie diety głodówka jest pomocna, to znaczy, kiedy chcemy szybko wejść w ketozę na diecie ketogenicznej. Wtedy głodówka nam faktycznie pomaga. Natomiast nie polecam, tym bardziej, że bardzo często moimi pacjentami w kontekście alergii pokarmowych są dzieci, więc no, tym bardziej dziecku nie polecę głodówki, bo byłoby to straszne i dla niego, i dla rodziny. Natomiast ten mój podział talerza to obowiązuje, nie? No tak. Obowiązuje jak najbardziej. Natomiast ważne dla mnie, żeby pacjent wtedy nie chodził głodny. I takim jeszcze
Kolejnym etapem tej diety eliminacyjno-rotacyjnej później jest rozszerzanie diety, obserwacja swojego ciała, jak reaguje na poszczególne produkty, które wprowadzamy. I ostatni etap jest to stabilizacja, czyli utworzenie takiej własnej listy produktów, których absolutnie jeść nie mogę. I też nie, że nie mogę do końca życia, tylko nie mogę przez najbliższy rok. A za rok znowu robię sobie tą prowokację, czyli znowu sprawdzam, czy jak zjadłam ten produkt, to mój układ odpornościowy się tutaj mocno pobudził, czy też jest uspokojony. Czyli Agnieszka nie jest zwolenniczką ograniczania jedzenia, a ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli w danym dniu mam rybkę i inny składnik, mogę jeść do syta albo nawet w cudzysłowie na zapas, żeby nie być głodnym, bo gdzieś tam na przykład jadę i nie będę miał czasu na przyrządzanie. Może tak być? Tak. Tak, jeśli musi tak być, to może tak być, natomiast zawsze się staramy, żeby jeszcze były te przekąski pomiędzy, tak, czy jakieś owoce, czy jakieś warzywa, to co będzie po prostu wygodne i to co zawsze podkreślam, dostosowujemy plan żywienia do pacjenta, nieodwrotnie. I ostatnio miałam miłą konsultację, pan aż się zdziwił, ponieważ spisaliśmy schemat żywienia na cały tydzień, uwzględniając, którego dnia, kiedy ma trening, a kiedy idzie na nocki i inne rzeczy. I stwierdził, że chyba pierwszy raz się z tym spotkał, że nie dostał gotowego szablonu i ma się pan dostosować, bo inaczej będzie źle. No, życie jest życiem. Ja też No codziennie dokładnie. nie jem identycznie, bo się nie da. No nie da się. Teraz takie pytanie, czy jakie są Twoje doświadczenia z pod względem największego wyzwania w doborze takiej diety? Czy na przykład jakieś przewlekłe choroby, stosowanie farmakologiczne w celu zmniejszenia tych objawów, to też ma wpływ na dietę, tak? Czy nie? Tak, jak najbardziej. Taki najbardziej ekstremalny przypadek. To była 10-letnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym. I co tutaj jest charakterystyczne dla pacjentów tego typu, że przechodzą częste infekcje ucha. W konsekwencji dostają terapię antybiotykami. I takie częste terapie powodują, że ten mikrobiom jelitowy się zmienia na naszą niekorzyść. I często też do tego stopnia mają zaburzoną mikrobiotę jelitową, że pojawiają się pleśniawki w jamie ustnej, czy też nawet na wargach. Dodatkowo dziewczynka miała podawane różne suplementy diety, w tym te doustne środki, o których sobie ostatnio rozmawialiśmy też w kontekście choroby nowotworowej, tak żeby ją dożywić, ponieważ ona się zmagała z bardzo częstymi biegunkami. I to takimi biegunkami, które ją i odwadniały, i powodowały niedożywienie w jej ciele. No i rodzice już byli tacy no troszeczkę podłamani, bo już w każdą stronę, gdzie mogli, to się udali i rozmawiali, co tu zrobić z dietą tej dziewczynki. I właśnie ja im zaproponowałam, żeby wykonali to badanie z krwi na alergie IgG zależne, z tego względu, że właśnie też się martwili reakcją jej przewodu pokarmowego na żywienie takie domowe. Ona generalnie wielu rzeczy nie przyjmowała. No i to był przypadek później ekstremalny, jak zobaczyliśmy w tych badaniach, ile wyszło, czego ona jeść nie może, na co ciało będzie reagowało. Jak pomniejszyliśmy sobie listę produktów właśnie jeszcze alergeny krzyżowe, to chyba w jej przypadku w ogóle wykonanie schematu żywienia na 4 dni dla mnie to było ekstremum, bo było tak mało produktów, z których naprawdę mogłam korzystać. A wiadomo, że jak każde dziecko też miała swoje preferencje żywieniowe, więc jeszcze to trzeba było uwzględnić, co chciała zjeść. Natomiast co nam się udało uzyskać, no też jeszcze zachęciłam do porozmawiania z lekarzem prowadzącym o probiotykach, więc została dobrana probiotykoterapia. I z czasem mała zaczęła przybierać na masie ciała. I to było dla nas już naprawdę ogromnym sukcesem, ponieważ, tak jak mówię, najbardziej się rodzice bali tego jej wychudzenia, wyniszczenia organizmu i że to dodatkowo wpłynie na negatywny przebieg jej życia po prostu, skrócenia jej życia.
Użyłaś takiego sformułowania alergeny krzyżowe. Co to są, ale co to oznacza? Alergeny krzyżowe są to pokarmy, które zawierają w swojej strukturze białka albo części białek podobne do tych, na które my jesteśmy uczuleni. I z takich ciekawostek, no to też nie tylko w kontekście pokarmów, ale też tych alergii wziewnych bądź kontaktowych. I to zawsze, co zawsze mnie najbardziej fascynuje, że jeżeli ktoś ma alergię na sierść kota, nie powinien jeść wieprzowiny. Tak zawsze. Gdzie kot, gdzie wieprzowina, nie? W sensie, gdzie świnka? Gdzie kot, gdzie świnka? No, no tak nasze ciało reaguje. Przy alergii na roztocze nie powinniśmy jeść chorupiaków. Jak ktoś ma alergię na brzozę, to jest znowu cała lista, czego nie, tak? Aczkolwiek te listy też troszkę będą się różniły od tego, czy podejdziemy do tematu, że wykluczamy wszystkie częste i możliwe, czy tylko wykluczamy częste. Bo jeżeli wykluczamy częste, to zazwyczaj na każdy alergen wziewny typu bylice, brzoza, olcha, leszczyna i tym podobne, przypada około 4-5 głównych produktów, które tak reagują krzyżowo. Ale tych możliwych to może być nawet 30. Nagle robi się taka lista. Jak czasami pacjentom to drukuję i pokazuję, to tylko jest to, co ja będę jeść. Pierwsze pytanie, to co ja mogę jeść w takiej sytuacji, tak? Jak jeszcze wykluczymy laktozę i gluten, no masakra. Więc no oczywiście sadystką nie jestem i jak nie widzę potrzeby wykluczania laktozy, bo pacjent nie jest, twierdzi, że na 100% to nie jest problem z laktozą, to tego nie robimy. I podobnie z glutenem, przynajmniej na samym początku tego glutenu niekoniecznie musimy go wykluczać, ale jeżeli pomimo tylu eliminacji dalej jest problem, no to już mówię, no to już wykluczmy też ten gluten, żeby już mieć pewność. To wszystko zależy od gotowości pacjenta do podjęcia wyzwania, no bo to jest wyzwanie dietetyczne. Ale tak jak wspomniałam, nie robimy takiego wykluczenia na rok, tylko robimy na przykład na 6 tygodni, 5-6 tygodni, a potem stopniowo tą dietę rozszerzamy. Powiedziałaś o gotowości pacjenta, czy ludzie, którzy nie robili sobie badań, ale po jakimś czasie, aha, źle się czuję, gdy po południu czy pod wieczór zjem to czy tamto, no i sobie rotują, aż wreszcie trafią na takie odżywianie, które powoduje, że nie czują się źle, że jest wszystko ok. Czy taka postawa na jakimś etapie alergii jest w porządku, czy zauważając już takie drobne symptomy, należałoby dokonać badań? Ja zachęcam, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, te problemy gastryczne się pojawiają coraz częściej, gastrolog zleca nam kolejne leki, które nie dają efektów stałych, to myślę, że kolejnym punktem powinno być udanie się do alergologa i poproszenie o pomoc w zleceniu odpowiednich badań. Najprostsze badania to są właśnie badania z krwi. I teraz tu znowu ciekawostka. Byłam przekonana, że moje dziecko ma na pewno alergię na orzechy, bo co podałam jej orzechy w jakiejkolwiek formie, to obserwowałam, że ma jakieś zmiany skórne. Może nie jakieś silne, ale coś ta skórka mi się nie podobała. No i zaczęliśmy diagnozować. I pani alergolog stwierdziła, że no, u tak małego dziecka to jeszcze we krwi może nie wyjść i faktycznie nic nam nie wyszło w krwi. Natomiast wykonaliśmy też badania kontaktowe na alergie kontaktowe, czyli miała naniesione alergeny na takich krążkach przyklejone do wzdłuż kręgosłupa. Przez 3 dni nie wolno było tego moczyć, nie wolno było tego ściągać. Po 3 dniach ściągaliśmy. No i im bardziej większy, im większy odczyn, tym bardziej silna reakcja. I teraz też ciekawostka, co wyszło? Wyszło nam, że ma skórną alergię, czyli tą kontaktową, na ciemny barwnik w odzieży. I ja miałam takie, aha, po porodzie pierwsze ubranko, w którą je ubrałam, to było granatowe body. Mimo, że było prane chyba z 5 razy, bo miałam taką, nie wiem, małą obsesję i ciągle prałam te ciuszki, zanim się dziecko urodziło. Następnie wyszło nam na składnik kosmetyków hipoalergicznych.
Miałam znowu takie. Pierwszy płyn do kąpieli, który kupiłam, żeby ją wykąpać, był hipoalergiczny i oczywiście ten składnik zawierał. Więc to, co mówiły nasze mamy, nasze babki. Niemowlęta powinno się ubierać w białe ciuszki. Koniec, kropka. Najlepsze szare mydło. Wszystko, co naturalne, co ma najmniej składników. Po prostu nie wyszukiwać od razu hipoalergicznych rzeczy, żeby zabezpieczyć na zaś. Nie. Jak robimy w ten sposób, to zawsze się znajdzie jakiś składnik, którego tak świeża, młoda skórka po prostu nie akceptuje. Mówię, brawo ja. Brawo ja. Czyli chodzi mi o ten okres, jak długo trwa ten okres od narodzenia do osiągnięcia pewnego stopnia odporności na alergeny. Ojej, tak kontaktowe, to nie powiem sobie dokładnie. Musielibyśmy porozmawiać tutaj z pediatrą, który miałby większe doświadczenie w tym zakresie. Natomiast jeżeli w przyszłości miałabym drugie takie doświadczenie, to pewnie przez pierwszy miesiąc nie eksperymentowałabym z kolorowymi ciuszkami. Przynajmniej miesiąc bym się opanowała. Dobrze, no to teraz wracając do tych alergii, czy jakie są najnowsze badania związane lub odkrycia w dziedzinie alergii? Czy już trochę mówiliśmy o tym, że to się zmienia, to rotuje, ale czy jest coś takiego, jakieś badania, dzięki którym po zastosowaniu pacjent nie musi mieć wyboru między 5 produktami, a może mieć wybór między 25 produktami? Badania genetyczne, bo wspominałam o badaniach z krwi na poziom IgE zależnych alergenów i IgG zależnych alergenów. Natomiast gdybyśmy się podali badaniu genetycznemu, wtedy mamy już informację taką na 100%. Tak? Czyli na przykład, że nie muszę wykluczać wszystkich owoców pestkowych, tylko konkretnie nie służą mi jabłka. Nie muszę rezygnować ze wszystkich zbóż glutenowych, tylko na przykład najbardziej mi szkodzi pszenica albo samo żyto. I to jest najbardziej takie obiektywne badanie, które możemy wykonać, bo to, co mamy zapisane w genach, to jest, nie? I tylko kwestia tego, czy szybciej czy wolniej się aktywuje w nas. Mając do czynienia z różnymi czynnikami zewnętrznymi, czy występują alergie na nikiel i jakie to są i z czym to się wiąże? Tak, nasze ciało przede wszystkim kontaktowo może reagować na metale różnego typu. Alergie na nikiel są dość takie szczególne i mamy już też zalecenia żywieniowe, dzięki którym nazwano dietę dieta o niskiej zawartości niklu. Niestety niklu całkowicie ze środowiska nie wykluczymy i tak samo nie wykluczymy z pożywienia. Możemy co najwyżej wykluczyć te produkty, w których tego niklu jest najwięcej. Więc tak, jak nikiel, to puszki. Wszelka żywność puszkowana, typu konserwy rybne, mięsne, warzywne, owocowe, to w ogóle powinno zniknąć z naszego żywienia. Powinniśmy bardzo uważać na produkty zbożowe z pełnego ziarna, gdyż też więcej tego niklu wówczas zawierają. Na produkty z kakao, więc ta wspomniana dzisiaj wielokrotnie czekolada i wszystkie produkty czekoladopodobne po prostu nie są dopuszczalne. I między innymi na kawę i mocną herbatę. Tutaj będzie oczywiście więcej tych produktów, bo niektóre produkty mięsne więcej zawierają niż jedne od drugich, tak samo z warzywami, z owocami. Natomiast jest to na tyle charakterystyczne w chwili obecnej, jakby problem charakterystyczny, że co zaobserwowałam, że osoby, które z terenów wiejskich przeprowadzają się do terenów miejskich, w szczególności do takich, które były kiedyś bardzo mocno uprzemysłowione, bardziej są narażone na tą alergię na nikiel niż inne osoby. I nie będę już mówiła, w którym mieście, w którym pracuję, to jest po prostu jeden na 20 pacjentów z alergią na nikiel. Będę robiła antyreklamy dla miasta. Natomiast to jest naprawdę bardzo charakterystyczne. Z drugiej strony, z tą alergią na nikiel miałam też styczność w kontekście żywienia zbiorowego. Parę lat temu współpracowałam z cateringiem, który przygotowywał jedzenie do żłobków, przedszkoli i szkół.
I w szczególności w jednej szkole było też sporo uczniów, którzy właśnie tą alergię na nikiel mieli. I specjalnie dla nich robiliśmy zupełnie oddzielne menu, tak żeby tego niklu było po prostu jak najmniej. I może też taka podpowiedź dla rodziców, bo tak jak wspomniałam, no jestem rodzicem czterolatka, więc żłobek już przeżyliśmy, teraz jesteśmy na etapie przedszkola. I zawsze jak się wypisuje dokumenty do takiej placówki, to wpisujcie, koniecznie wpisujcie, że dziecko ma na coś alergię. Nie zostawiajcie tego jako, a może jak wpiszę, to nie przyjmą mi dziecka. No nie, nie, nie. Tu muszą te placówki też o wszystkim wiedzieć, więc zapisujcie. Super, jeżeli żłobek czy przedszkole ma swoją kuchnię. No już teraz nie jest takich placówek na nasze nieszczęście. Natomiast nawet jak nie mają swojej kuchni, to naprawdę już te cateringi teraz, które dostarczają do takich placówek jedzenie, mają obowiązek mieć albo intendenta, albo dietetyka we współpracy, który opracuje odpowiedni jadłospis. Wiem, jak to wyglądało parę lat temu, kiedy znajomi zgłosili do przedszkola, że ich synowie nie jedzą wieprzowiny i wołowiny. Nie było tam za bardzo możliwości, nie wiem z jakich przyczyn, ale nie było możliwości, żeby każdy obiad był ugotowany dla nich oddzielnie. No i poszli na takie porozumienie, że na te dni na przykład rodzice kupowali jakieś danie wegetariańskie, mrożone i panie po prostu w kuchni to przygotowywały na ciepło, więc to było jakieś rozwiązanie. Bardzo mnie cieszył nasz żłobek, do którego wchodziła moja córka, bo mieli swoją własną kuchnię, fantastyczną panią intendentkę, fantastycznych kucharzy, o dyrekcji już nie wspomnę, po prostu same superlatywy mogę powiedzieć. I to było po prostu ekstra, że oni robili wszystko od podstaw, wszystko od zera, wszystko na świeżo. Po prostu było genialne i wiem, że gdyby tam trafił taki żłobkowicz z problemami alergicznymi, to na pewno byłby pod dobrą opieką. No dobrze, mieliśmy lokowanie produktu, Ale czyli. nie powiedziałam, który konkretnie. Okej. Natomiast wracając jeszcze do tej alergii na nikiel, jakie są Twoje zalecenia i rekomendacje dla osób, które no muszą wyjechać na ileś tam dni, a są na etapie leczenia i nie mają możliwości przygotowania sobie jedzenia? Więc tak, to na pewno zabrać ze sobą leki na alergię. To w ogóle bardzo jest konieczne, bo oczywiście, jeżeli jesteśmy w podróży, to zawsze byłoby wygodniej zabrać sobie taką żywność gotową do spożycia, wygodną, spakowaną, na przykład właśnie w puszki. Tak jedziemy, tak przypomina mi się wyjazdy kempingowe gdzieś pod namiot, no to co, zabierało się jedzenie puszkowane, bo to się nie psuje, tak? To nie musi być w lodówce, jesteś głodny, otwierasz, masz gotowe, więc faktycznie z tych rzeczy powinni na pewno zrezygnować. Aczkolwiek jeżeli jedziemy do miejsca, gdzie jest żywienie zbiorowe, to zawsze wybierajmy taką opcję żywienia bufetowego, bo wtedy mamy większą możliwość dokonania wyboru pod siebie. Jeżeli będziemy na żywieniu tak zwanym à la carte, czyli musimy wybrać coś z tego, co kucharz zaplanował, czyli na przykład spośród dwóch albo trzech zup i spośród, nie wiem, trzech dań głównych, no to dobrze, jakiś tam wybór jest, ale nie każda placówka jest na tyle elastyczna, żeby specjalnie dla nas, spośród 200 klientów, którzy akurat są w hotelu, przygotowali to danie na przykład bez czegoś tam, tak? Na przykład bez grzybów. Jak chcemy z sosem grzybowym, ale bez grzybów. No, nie każdy będzie nam na tyle przychylny, chociaż to też już się zmienia. To też już się zmienia, już te ośrodki obserwują, że jest dużo osób z różnymi problemami pokarmowymi i też starają się do tego dostosować. Teraz zrobię kolejne lokowanie produktu. Okej. Villa Park w Ciechocinku, z którym mam przyjemność współpracować, też już bardzo się stara pod kątem dietetycznym, pod kątem alergii pokarmowych, czy też specyficznych diet. I te bufety śniadaniowe
i kolacyjne, które są przygotowywane, zawsze zawierają jakieś produkty, że tak powiem, do diet specjalnych, czyli nie diet ogólnych. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę odwiedzić Kujawsko-Pomorskie i świetnie, wygodnie spędzić czas, to oczywiście polecam bilet. Wróćmy do dzieci na chwilę. Jeżeli noworodek nie wykazuje żadnych tam objaw alergii i tak dalej, jakie są Twoje zalecenia wprowadzania nowych produktów w żywieniu niemowląt? Czy jak stopniować i w jakim kierunku to robić? Mamy jakby dwie szkoły. Mamy szkołę starą i nową, bym mogła powiedzieć. Stara szkoła mówi, że warto wykorzystać to okienko żywieniowe najpóźniej po skończonym 4. miesiącu życia, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, ale nie później przed rozpoczęciem 6. miesiąca życia, czyli tam około miesiąca mamy to okienko. I wtedy, jeżeli dziecko wykazuje gotowość, bo to też jest ważna sprawa, jeżeli dziecko wykazuje gotowość do tego, żeby zacząć próbować nowych rzeczy, nowych konsystencji, to warto, żeby takie rzeczy pokarmowe nowe, inne niż mleko mamy, pojawiły się w diecie dziecka. Kiedyś też mówiono, że zaczynamy od produktów zbożowych. Ja bym to troszeczkę inaczej rozegrała, to znaczy. A jak zaczynamy od owoców czy produktów zbożowych, to automatycznie programujemy dziecko na smak słodki, na to, że w przyszłości może mieć preferencje bardziej w kierunku tych słodkich dań. Uważam, że najzdrowiej dla dziecka byłoby wprowadzać najpierw warzywa, ale takie oczywiście mocno ugotowane, zblendowane, lekkostrawne, czyli na przykład ziemniak, dynia, seler i tym podobne, gdzieś tam brokułek za jakiś czas też wtedy się kolorowo robi w pampersie. Natomiast dopiero później kaszki, później owoce i produkty białkowe. Bardzo mi się podoba to, że są już gotowe takie słoiczki z przetworami mięsnymi. Nie będę robić tutaj reklamy, które konkretnie, ale po prostu to mięso jest ugotowane i zhomogenizowane, czyli jest gładziutkie, czyli też nie ma ryzyka, że dziecko się zadławi. Natomiast nowa szkoła, tak jak wspomniałam, bo to stara szkoła, którą ja zastosowałam u mojego dziecka, jest w porządku. To jest ok. Natomiast nowa szkoła mówi, że dziecko do wieku 6 miesięcy absolutnie nie potrzebuje niczego innego niż mleko mamy. Natomiast podejście BLW, czyli powiedzmy Bobas lubi wybór, czyli później to rozszerzanie diety, polega między innymi na tym, że serwujemy dziecku, które już ma ponad pół roku, więc pewnie już samo też siedzi w foteliku, gotowane miękkie produkty, ale w postaci jak najbardziej przypominającą oryginalną. Czyli jak dajemy brokuła, to nie w formie papki, tylko ugotowane różyczki brokuła, tak żeby dziecko sensorycznie mogło je poczuć, zdecydować, czy chce powąchać, czy chce zjeść, czy to tam coś z tym zrobić, ale ma być na tyle miękkie, że jak ściśnie łapkami, to się zrobi miazga. Tak? Więc takie jest podejście. A co w badaniach odnośnie właśnie alergii a żywienia dziecka? No badania pokazują, że jeżeli jest taka troszeczkę współzależność między tym, że jak dziecko ma różnego typu alergie albo ma predyspozycje, bo rodzice są alergikami, to mama zwykle opóźnia czas wprowadzenia pierwszych pokarmów. Czasami to opóźnienie też samo w sobie jest niedobre dla dziecka, dlatego że roczne dziecko, które nigdy nie miało innego pokarmu niż mleko mamy, później może nabawić się neofobii żywieniowej. Neofobii, czyli strachu przed nowościami na talerzu. I takie przypadki w swoim gabinecie też miałam, przy czym to nie wynikało właśnie, tak jak mówię, z złej jakieś wiary mamy, czy z wygodnictwa, bo łatwiej podać mleko z piersi niż ugotować obiad, tylko wynikało z wielkiego strachu, bo dziecko było wcześniakiem, miało różne powikłania po porodzie i takie różne historie i po prostu mama się bała, a jeszcze chodziła od lekarza do lekarza, każdy jakby trochę inną
wersję tej części medycyny i zaleceń podawał i była na tyle zagubiona, że po prostu to się wszystko opóźniło, a ostatecznie no właśnie maluszek ponad 1,5-roczny no ma ograniczone chyba 5 produktów, które spożywa poza mlekiem, bo tak się boi innych rzeczy. Jeżeli w sytuacji wykrycia jakichś alergii pokarmowych i tak dalej, i zastosowania diety odpowiedniej, którą zasugerujesz, może być tak, że ta alergia się później zmienia, czyli zaczyna być człowiek wrażliwy na inne pokarmy? I w jakich sytuacjach to najczęściej występuje z Twojego doświadczenia? Zmienia się to, że na przykład dzieci, tak jak mogą wyrosnąć z astmy, to czasami mogą wyrosnąć też z alergii pokarmowej. Natomiast u osób dorosłych, tak jak wspomniałam, jeśli eliminujemy produkty, bo takie było zalecenie dietetyczne, natomiast nie rotujemy po tego, co nam zostało, to możemy wtórnie się uwrażliwić na jakiś produkt. I później też są takie sytuacje, że pacjent to by nie zjadł, to ma objawy alergiczne i czuje się źle. No, więc lepiej poświęcić ten miesiąc z hakiem, 1,5 miesiąca powiedzmy, na dietę troszkę bardziej restrykcyjną, po to, żeby później nie mieć tych problemów gastrycznych. A jakie są Twoje rekomendacje w trakcie leczenia alergii i stosowania takiej diety, jeżeli chodzi o ruch fizyczny? Tutaj wszystko jest według normy, moim zdaniem. Czyli oczywiście, jeśli ktoś bardziej cierpi na zaparcia, to bardziej będą korzystne dla niego częste aktywności fizyczne, w szczególności tak, żeby uruchamiać mięśnie w obrębie jamy brzusznej. Jeśli ktoś ma biegunki, no to spokojne ćwiczenia typu yoga, typu pilates, może w zaciszu ogniska domowego, tak żeby nie czuć się skrępowanym w jakichś klubach fitness, ale to, jak wspomniałam, no to jest kwestia indywidualna, jak potrafimy sobie z tym żyć. Natomiast sama alergia pokarmowa nie dyskwalifikuje nas z aktywności fizycznej. Troszkę inaczej by było, jeśli mamy astmę, ponieważ astma no, powoduje to, że na przykład najbardziej korzystne dla astmatyka jest środowisko wodne i najbardziej będzie polecana aktywność w basenie. Wtedy też możemy zwiększyć pojemność naszych płuc i pomóc samemu sobie w tym, żeby z tą astmą zawalczyć. A najmniej będą korzystne sporty na świeżym powietrzu, gdzie mocno pyli piasek, czyli na przykład jakaś jazda terenowa rowerem, jakaś gra w piłkę nożną na boisku, która jest po prostu klepiskiem bez jakiejś trawy. A jeżeli mówimy tutaj w kontekście innych alergii, czyli na przykład wziewnych, no to tak, jeżeli jest okres pylenia traw, no to nie pójdziemy biegać po łąkach na przykład, bo będzie to dla nas no, zagrożenie, tak? Może jakaś duszność u nas wystąpić. Także ten kalendarz pylenia wtedy też determinuje trochę i nasze życie, i naszą aktywność fizyczną, i planowanie urlopu. No właśnie odnoszę takie wrażenie, że alergie wziewne są bardziej jakby takie popularne w cudzysłowie oczywiście, ponieważ często spotyka się w prognozach pogody, że o w tym okresie pylą takie i takie drzewa, takie i takie trawy i tak Rośliny, dalej. tak. No właśnie, powiedz, jakie jest porównanie do tych alergii wziewnych, bo już trochę o tym powiedziałaś. Czy to zjawisko jest bardziej intensywne i no wiemy, że to wynika z pylenia, ale jak ludzie mogą sobie z tym najlepiej radzić? Mamy możliwość odczulania najlepiej, żeby oczywiście było to poprowadzone przez lekarza alergologa. Jak sobie z tym radzić? No, zawsze zostają nam jeszcze leki. Natomiast w tym kontekście dietetycznym to unikanie tych alergenów krzyżowych, w szczególności w okresie, kiedy pyli, ponieważ możemy mieć taką nadreakcję. Czyli jeżeli pylimy, wdychamy alergen i dodatkowo jemy produkty, które właśnie tą strukturę białka mają podobną, czyli tak wspomniałeś o trawach.
No to przy trawach nie powinniśmy spożywać zbóż takich jak pszenica, żyto i ryż chyba. Więc jeżeli w tym okresie ja jem dania z mąk takich powiedzmy częściowo glutenowych, częściowo nieglutenowych, no to reakcja mojego ciała może być naprawdę nadmierna. Ale z drugiej strony, kiedy nie ma tego okresu pylenia, kiedy nie powinniśmy mieć już objawów, a objawy występują tak samo jak w okresie pylenia, tylko może w mniejszym nasileniu, to też jest informacja, że te alergeny krzyżowe nam psują od środka, nie? Sytuację. Troszkę powiedzieliśmy sobie o alergii pokarmowej i wziewnej, natomiast jest jeszcze taka alergia iniekcyjna. Na czym ona polega? Co to jest i jak się przed tym chronić? Alergia iniekcyjna polega na tym, że alergia została wkłuty do naszego ciała przez powłóki skórne. Taka teraz chyba najszerzej opowiadana w telewizji sytuacja to właśnie ukłucia pszczół, os, szerszeni i tym podobnych owadów. I też w zależności od tego, jaki jest nasz układ odpornościowy, czy mamy na to alergię, czy nie, a o czym możemy w ogóle nie wiedzieć, co jest w ogóle przerażające, to reakcja organizmu może być bardzo silna. Ja już się spotkałam z tym, że ja miałam reakcję, ale tylko miejscową. To akurat ukłuła mnie osa w palec, na którym miałam obrączkę i oczywiście jej nie zdjęłam. Przez 4 dni chodziłam z takim spuchniętym palcem, próbowałam sobie poradzić z ostrymi innymi środkami typu maści, ale na tyle mi spuchło, że nie byłam w stanie zgiąć palca, nie? To już była taka mocna reakcja, znaczy miejscowa, ale dość mocna. Natomiast też byłam świadkiem, kiedy osoba została ukuta przez pszczołę, nawet tego za bardzo nie zauważyła, bo prowadziła samochód, było ciepło, dość szerokie rękawy, osa wpadła tutaj, ukuła w okolicy stanika. Ta osoba dość szybko dostała takie silne reakcje. Na szczęście to zdążyła się zatrzymać, wysiąść z samochodu, usiąść na ławce, zadzwonić po rodzinę, powiedzieć, co się wydarzyło. I reakcja była między innymi taka, że była ewakuacja żołądka, a chwilę później omdlenie i szok anafilaktyczny, czyli ciało po prostu drgało, więc dobrze, że zdążyła wszystkie te kroki wykonać, czyli zatrzymać się, opuścić pojazd, poinformować osoby bliskie i szybka była też reakcja ze strony pogotowia. I to jest właśnie takie dla nas no myślę, że przerażające, jeśli w szczególności masz dziecko, nie? To do pierwszego ukucia nie wiesz, czy będzie reakcja silna, czy też nie. Nasza mała ostatnio przeszła pierwsze takie ukucie i wiemy, że jest okej, okay, czyli przynajmniej nawet miejscowo po mnie nie odziedziczyła tego fragmentu DNA, więc się bardzo cieszę. Natomiast no, czym się właśnie charakteryzuje wiosna i lato, gdzieś tam jesień, tym, że my wychodzimy dużo na zewnątrz, szukamy tej natury i czasami spotkanie z tą naturą może być dla nas niezbyt komfortowe, jeśli oczywiście wiemy, że mamy uczulenie na jad osy na przykład, czy innego robala, tak bym powiedziała, to powinniśmy mieć ze sobą odpowiednie leki za każdym razem, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Zawsze powinniśmy mieć, żeby w razie czego zrobić sobie szybki zastrzyk i szybko sobie podać lek, który nam zneutralizuje ten jad. O innym iniekcyjnym, o którym też pomyślałam, to mogłyby być leki. Dlatego też często w szpitalach czy przed jakimkolwiek zabiegiem, który wiąże się z tym, że będą przekuwane nasze powłoki skórne, bądź będzie nam podawany lek w formie tabletki, jest pytanie, czy masz alergię na jakiś składnik leku, bo można mieć na przykład na penicylinę, tak, która teoretycznie powinna ratować życie, ale są osoby nadwrażliwe. No i takich leków może być tam cała lista, każdy może zupełnie inaczej na coś zareagować. Więc tak jak znowu wspomniałam, te żłobki i przedszkola. Rodzice, bądźcie odpowiedzialni i zapisujcie w tych kartach wszystkie informacje dotyczące Twojego dziecka. Nie bój się, że przez to zostanie skreślone z potencjalnej listy, tylko bądź szczery, bo od tego zależy bezpieczeństwo Twojej pociechy.
Dobrze, jeżeli osoba wie, że ma taką wrażliwość i taką alergię iniekcyjną z możliwością no, ukłucia przez jakieś owady, mówiłaś o leku, który warto wziąć pod uwagę, żeby mieć przy sobie, ale czy istnieją jakieś zalecenia z Twojej strony, zalecenia diety, żeby zminimalizować tego typu zjawisko? No, jeżeli to jest jakiś latający obiekt niebezpieczny, to bym się zastanowiła nad spożywaniem miodu. Miodu, pyłku pszczelego i innych produktów, które wytwarzane są gdzieś tam jako nawet półprodukty w pozyskiwaniu tego miodu. Raczej bym to odradzała. Uważam, że oczywiście tam mądre powiedzenie, że dawka czyni truciznę, jest tutaj jak najbardziej właściwe, czyli możliwe, że jak ktoś kiedyś gdzieś tam w jednym ciasteczku, które osłodzone było miodem do kawy raz na miesiąc przyjmie ten miód, to raczej się nic nie powinno wydarzyć. Natomiast takie codzienne słodzenie miodem herbaty na przykład w okresie zimowym, no już nie będzie moim zdaniem rozsądne. Zastanawiałabym się nad tym bardzo. Natomiast jeżeli już się tak zadziało, że był ten szok anafilaktyczny i wiemy konkretnie po czym, bo to też jest charakterystyczne, tak, przy alergiach tego pierwszego typu, czyli IgE, że każdorazowo reaguje ciało tak samo na ten alergen, niezależnie od tego, czy przyjęliśmy dużą porcję, czy małą. Co tutaj też jest ważne, o właśnie, to mi się przypomniało, przepraszam, co jest ważne. Czytamy etykiety. Na etykietach są pozaznaczane alergeny. To jest bardzo ważne, żeby dokładnie czytać etykiety. Czasami oczywiście na wyrost jest zapisane, że może zawierać śladowe ilości orzechów, białka mleka krowiego albo glutenu. Czasami to jest tylko takie zabezpieczenie prawne producenta żywności. A czasami jest to zgodne, ponieważ na tej samej linii produkcyjnej jednego dnia może być produkowane coś, co glutenu nie ma, a po wyczyszczeniu taśm następnego dnia mamy produkcję produktu z glutenem. Więc takie mikro ilości tego alergenu mogą być nawet w tych produktach bezglutenowych. Natomiast no już też te organizacje różne wspierające pacjentów z celiakią doprowadziły do tego, że jeżeli ktoś chce dostać certyfikat, że coś jest bezglutenowe, to musi mieć po prostu oddzielne pomieszczenie z oddzielną linią produkcyjną, tak aby naprawdę szansa na znalezienie glutenu w tym produktu wynosiła 0,00000001%. I w kontekście czytania etykiet, no, mamy piękne oznaczenie, jest to przekreślony zielony kłos w kółeczku i wtedy pacjent wie, że ten produkt faktycznie jest bezglutenowy. Natomiast śmieszy mnie czasami, jak ktoś jeszcze chce podkreślić wartość swojego produktu i mimo, że on jej zawsze był bezglutenowy, to nagle zaczyna go oznakowywać, że on od dzisiaj też jest bezglutenowy, tak, bo zawsze był robiony z kukurydzy, która glutenu nie ma i nagle teraz też stał się bezglutenowym, bo ma ten znaczek. Także no dobrze, że jest, bo oczywiście konsumenci rodzą się codziennie i rosną, i dobrze, żeby już takie oznakowania znali. Ale faktycznie to też, tak jak zapytałeś o te wyjazdy, jeżeli jesteś na wyjeździe, masz alergię, kupujesz coś na stacji benzynowej, bo już jesteś do tego, że tak powiem, przymuszony, czytaj etykiety. Jeśli jest to danie gotowe, zapytaj, bo osoba, która ci to sprzedaje, musi mieć listę alergenów do danego produktu. Tak jak pisałam, te jadłospisy dla cateringu dostarczającego do placówek oświatowych jedzenie też musieliśmy zaznaczać. W każdym po kolei produkcie posiłku musiała być informacja, jakie alergeny mogą wchodzić w skład tego posiłku, tak żeby osoba, która czyta, była doinformowana.
czy to w jaki sposób ewoluuje, czyli alergie ludzie mają coraz więcej, bo mówiliśmy sobie o tej higienizacji, tak, czyli układu odpornościowego, ale czy z czasem, już w wieku dorosłym, to się zmienia i czy są większe możliwości diety zamiast tych 5 produktów, żeby jednak miał wybór 8, 10 produktów i tak dalej, na tą samą alergię, która była kiedyś, a która jest teraz. Tak, jeśli chodzi o alergie pokarmowe, to o ile to nie są te IgE zależne, czyli na które zawsze będziemy reagować tak samo, bo one są mocne, silne i natychmiastowe, to w przypadku tych alergii IgG zależnych, czyli opóźnionych, w których reakcje pojawiają się tam 72 godziny albo i dłużej od spożycia, to cały zabieg z tą eliminacją, z tą prowokacją, czyli testowaniem i stabilizacją, polega na tym, aby ta nasza dieta była jak najbardziej szeroka w produkty, jak najbardziej urozmaicona i jak najmniej monotonna. I jak najbardziej z czasem może się to zmienić. Czyli tak jak wspomniałam, jeżeli nawet coś eliminujemy na rok, bo jeszcze po tych pierwszych 6 tygodniach eliminacji nadal jest reakcja organizmu, to jest duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że po tym roku już nie będziemy reagować na ten alergen w żaden sposób negatywny i będziemy mogli go wprowadzić do diety. Łatwiej jest z nietolerancjami pokarmowymi, gdyż przy nietolerancjach, jeżeli nawet zjemy czasami małą porcję nietolerowanego składnika, na przykład laktozy, to możemy mieć po prostu małą reakcję z przewodu pokarmowego bądź jej brak. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że o, cały miesiąc nie jadłem, a dzisiaj to jest ten dzień, dzisiaj muszę zjeść po prostu całe opakowanie twarogu na przykład, albo wypić litr mleka, bo już po prostu mnie nosi i nie wytrzymam, to reakcja organizmu może być bardzo gwałtowna i bardzo, nawet dość szybka. Więc w przypadku nietolerancji pokarmowych sprawdza się hasło dawka czyni truciznę, natomiast w przypadku alergii tych opóźnionych bym powiedziała, że powinno ukuć się hasło im dłużej unikasz, tym szybciej wprowadzisz na nowo. Rozumiem. Przekazałaś dzisiaj sporo informacji związanych z alergią, alergenami i jak sobie z tym radzić w kontekście diety. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, dziękuję Państwu. Natomiast Państwa zapraszamy, jeżeli są pytania, a na pewno się jakieś pojawią, to kontakt do Agnieszki jest w podpisie filmu. No i zapraszamy na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo, Agnieszko, i dziękuję Państwu.